Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do recenzji Surface'a Pro. Celowo nie mówię, że to jest piątka, czy też piątej generacji. Ostatnio mieliśmy Surface'a Pro 4, teraz po prostu jest Surface Pro. No dziwię się trochę, klienci mogą nie do końca wiedzieć, który z tych sprzętów jest najlepszy, biorąc pod uwagę, jak będą sami w sklepie, chcę najnowszego, nie wiem, który będzie lepszy, czy Pro, czy po prostu Pro 4. Oczywiście jest to hybryda 2 w 1, czyli tablet z Windowsem, z dołączaną klawiaturą po prostu do tego urządzenia. Warto wspomnieć, że w całym portfolio mamy 3 procesory, Core M3-7Y30, Core i5-7300U oraz Core i7-7660U. Oczywiście są to Kaby Lake'i, czyli 7 generacja, w porównaniu do poprzednich Skylake'ów. No i tutaj od 128 do 1 TB, jeżeli chodzi o dyski SSD, ale również od 4 do 16 GB pamięci RAM. Przejdźmy już teraz do mojego konkretnego modelu, 12,3 cala, jeżeli chodzi o ekran, proporcje 3:2, 2736x1824 piksele, jest to matryca oczywiście IPS, Microsoft nazywa to Pixel Sense i 267 pikseli na cali. Tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście jakość tego ekranu jest na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście jest to matryca błyszcząca i warto o tym wspomnieć również przy ekranie dotykowym, że będą odciski palców na tym, będzie się odbijało światło. Natomiast jasność maksymalna tego tabletu jest na tyle wysoka, że nie miałem jakichś większych problemów podczas korzystania z tego sprzętu. Dodatkowo producent chwali się tutaj 100% pokryciem barw sRGB. Sama konstrukcja dużo się nie zmieniła względem poprzednika, 8,5 mm grubości, więc naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wagę, tu w zależności od wersji z procesorem od 768, 770 gramów i i7 784 gramy, więc te różnice nie są zbyt duże. Umieszczając tablet w takiej postaci laptopowej, na górnej krawędzi mamy przyciski głośności, taki dwuklik, przycisk zasilania, po lewej stronie tylko wejście na słuchawki 3,5 mm, a po prawej stronie pełne USB 3.0, wejście na karty microSD, mamy Surface Connect do podłączenia naszego laptopa, do tego przejdziemy sobie jeszcze troszkę później. Jest również mini DisplayPort, a na dole mamy właśnie ten cover port, czyli do podłączania naszej klawiatury, czy też innych dodatkowych akcesoriów. W samym urządzeniu znajdziemy 3 kamery, z tyłu 8 megapikseli, z możliwością nagrywania wideo Full HD w 1080p, z przodu natomiast 5 megapikseli, tutaj również 1080p, natomiast do Skype'a tylko HD. Warto wspomnieć, że mamy również jedną dodatkową kamerę, która służy właśnie do odblokowywania naszego urządzenia za pomocą tej funkcji Windows Hello. Ona nie jest jakoś specjalnie oznaczona, ile ma megapikseli, podejrzewam, że służy ona jedynie właśnie do odblokowania naszego urządzenia. Z przodu mamy również 2 głośniki stereo, 1,6 W, one rzeczywiście bardzo ładnie grają, ich jakość jest na bardzo wysokim poziomie, nie mam tu właściwie żadnych zastrzeżeń co do samych głośników, urządzenie i odtwarza bardzo fajnie muzykę i również podczas oglądania filmów nie ma z tym większego problemu. W urządzeniu mamy również 2 mikrofony. Jeżeli chodzi o regulację pochylenia samego tabletu i tutaj niezależnie czy z klawiaturą, czy też bez, mamy oczywiście specjalną taką stopkę, którą możemy płynnie regulować. To jest duży plus, że nie jest to jakby robione skokowo, że mamy kilka tylko stopni, tylko możemy sobie dowolnie właściwie to ustawić i w tym roku jest to jeszcze bardziej rozbudowane, biorąc pod uwagę, że kąt, który tutaj umożliwia nam właśnie pochylenie tego tabletu, to aż 165 stopni. Z elementów konstrukcyjnych samego tabletu został nam tylko przedni ekran i jest on pokryty Gorilla Glass 4 generacji. Dlaczego wspominam o tym dopiero teraz? Bo przechodzimy sobie do klawiatury. Klawiatura, która rzeczywiście jest dołączona, podświetlana, bardzo niski skok klawisz, naprawdę pisze się na niej bardzo, bardzo fajnie. Nie miałem właściwie żadnych problemów i przyznam szczerze, że bardzo szybko się przyzwyczajamy do tej klawiatury. Ona jest niezwykle wygodna. Natomiast dużym zaskoczeniem tutaj na plus jest touchpad. Touchpad, który jest szklany, niezwykle precyzyjny. Bardzo fajnie palec się śliska po tym touchpadzie. Rzadko kiedy lubię korzystać z touchpadów, a tutaj rzeczywiście sprawiało mi to dużą przyjemność, dużą frajdę. Jest on bardzo precyzyjny. Oczywiście mamy ukryte 2 przyciski. Jeżeli chodzi o samą ładowarkę jest bardzo kompaktowa. Warto tutaj wspomnieć, że oczywiście mamy ten Surface Connect, czyli w momencie, kiedy podłączamy sobie nasze urządzenie, jest to przysysane jakby na magnes. Natomiast w momencie, kiedy przez przypadek szarpniemy za kabel, to samo urządzenie nam gdzieś tam nie spadnie, czy nie pociągniemy go i to jest jak najbardziej w porządku. Ładowanie tak 2,5 godziny, mniej więcej, może troszeczkę dłużej do pełna. Jeżeli chodzi o czas pracy,
powtórnie od 10 do 11 godzin, tak mi się udało mniej więcej. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik, ale wspominam oczywiście o tym, że mówimy o takiej pracy bardziej biurowej, oglądanie filmów w zależności od takiej rozdzielczości, w zależności jakim trybie i przy jakiej jasności samego ekranu. Natomiast no mniej więcej to jest 10 tam 11 godzin w momencie, kiedy pracujemy w nieco bardziej zaawansowanych programach, no to myślę, że spokojnie tak około 4 godzin jesteśmy w stanie wytrzymać z tym tabletem, ale wydaje mi się, że to i tak jest całkiem niezły wynik. Warto wspomnieć, że w samej ładowarce mamy jedno wejście dodatkowe USB. Tam jest chyba tylko pół ampera, więc rzeczywiście bardzo, bardzo wolno, ale jednocześnie możemy ładować chociażby nasze urządzenia i jakiś dodatkowy telefon. Zanim przejdziemy już do tego, jak urządzenie się sprawowało, warto tylko wspomnieć, że w tym roku niestety jest trochę drożej, a dodatkowo jeszcze nie mamy rysika w zestawie. Rozumiem, że klawiatury musimy dokupić i to jest coś, do czego nas Microsoft przyzwyczaił już ostatnio, czyli w zeszłym roku. Natomiast wtedy mieliśmy rysik w zestawie, teraz musimy go dodatkowo kupić. Kosztuje chyba około 300 zł, więc nie dość, że tablet jest sam w sobie droższy, pomimo tego, że oczywiście ma trochę lepsze podzespoły. Natomiast jakby kompletując sobie cały zestaw razem z klawiaturą oraz rysikiem, wyjdzie nam niestety drożej. Sam rysik rzeczywiście jest też nowszy, wygląda bardzo podobnie, tu się nie zmieniło za dużo, on jest trochę większy niż taki standardowy długopis. Natomiast mamy teraz 4096 punktów nacisku, wykrywa również teraz kąt pochylenia względem matrycy, po której rysujemy. No ja nie jestem jakimś melomanem rysowania, nie mam zdolności artystycznych, natomiast warto wspomnieć, że same te jakby usługi związane właśnie z rysowaniem, te jakieś linijki, które możemy tutaj stosować w samym programie, sam rysik jest również precyzyjny, możemy rzeczywiście siłą nacisku decydować o tym, jak grubo piszemy, w zależności od tego, jaki rysik, mazak, czy też inny długopis sobie wybierzemy. Oczywiście mamy też przycisk na samej górze. Jedno naciśnięcie to jest wysunięcie tego dodatkowego panelu, z którego mamy dostęp do wszystkich fajnych rzeczy. Podwójne kliknięcie to oczywiście jest wysunięcie takiej szybkiej notatki do zrobienia jej bezpośrednio na ekranie, a dłuższe przytrzymanie powoduje zrobienie screenshotu i to również jak najbardziej ok. Możemy również wymieniać sobie końcówki, jest ich kilka tutaj w zestawie w momencie, kiedy kupimy sobie rysik, a sam rysik oczywiście możemy sobie przyłożyć gdzieś tam do naszego tabletu, będzie się trzymał za pomocą magnesu. No i przechodząc już teraz do tego, jak to urządzenie działa. I piątka, o której tutaj mówimy, 7300U, jest w pewien sposób unikalna czy wyjątkowa, w związku z tym, że nie mamy tu aktywnego chłodzenia. Ten procesor jest tutaj po prostu chłodzony pasywnie. I tu pewna informacja, sama konstrukcja tabletu się nie za dużo zmieniła. To znaczy, jeżeli mamy i7, która jest aktywnym wentylatorem, te wszystkie wiewy czy też dziurki z otworami wentylacyjnymi są tak samo umiejscowione w całym tablecie. Natomiast w momencie, kiedy mamy po prostu i5, tą pasywną, grawitacyjnie ta temperatura uchodzi i moim zdaniem nie do końca dobrze rozprowadza się chyba po tym całym urządzeniu, biorąc pod uwagę, że sam tablet przy takiej normalnej pracy potrafi się dość mocno nagrzać. Nie mówię już o jakiejś bardzo mocno obciążającej pracy, jak chociażby jakieś testowanie tutaj testami syntetycznymi, te wyniki też nie są jakieś tam powiedzmy rewelacyjne, bym powiedział. Niestety to urządzenie dość mocno się nagrzewa, wpada w też taki dławik niestety. Zdarza się, że jeżeli odpalimy sobie kilkanaście kart w Chromie, kilka jeszcze gdzieś tam w przeglądarce Edge, to powoduje to, że urządzenie po prostu wyraźnie działa wolniej. Nie zdarza się to często, ale mimo wszystko warto o tym powiedzieć, że coś takiego ma miejsce. Natomiast ten procesor wydaje mi się, że nie jest jeszcze największym problemem, jeżeli korzystamy z tego urządzenia w taki sposób do właśnie pracy biurowej, Excel, tylko strony internetowe, oglądanie filmów. Ale 4 GB pamięci RAM niestety już jest za mało. Bardzo często miałem 70, 80, 90% pamięci zużytej, a jeszcze odpaliłem jakąś dodatkową aplikację, to niestety widać, że te aplikacje się przeładowywały. Sama pamięć 128 GB, około 80 GB mamy tam z hakiem dostępny na dzień dobry, ale duży plus za to, że sam dysk jest bardzo, bardzo szybki. Mamy tutaj na pokładzie kartę Intel 620, Asphalt 8 chodzi tutaj przyzwoicie i podejrzewam, że tylko takie gry pójdą, bardziej wymagające, no nawet bym chyba nie próbował, szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę tą specyfikację, to nie jest specyfikacja do grania. Co do samego Windows Hello, to rzeczywiście świetna funkcja, to działa bardzo, bardzo dobrze, rzadko się zdarzało, kiedy musiałem się jakoś specjalnie ustawić, żeby poprawić odblokowanie tutaj za pomocą tej funkcji. Rozpoznawanie twarzy jest naprawdę bardzo ok. Próbowałem
pokazać to kilku innym osobom, tablet się nie odblokował, więc wydaje mi się, że funkcja działa naprawdę bardzo dobrze. Podsumowując, Surface Pro względem Surface Pro 4 nie różni się zbyt dużo, to są jakby takie kosmetyczne zmiany, delikatne bardzo bym powiedział. Natomiast wydaje mi się, że i piątka tutaj z tym pasywnym chłodzeniem nie jest dobrym wyborem. Również branie takiego urządzenia tylko z 4 GB pamięci RAM również nie jest po prostu najsłuszniejszym wyborem. Biorąc pod uwagę, że no, do Windowsa wydaje mi się, że to jest jednak mimo wszystko za mało. Natomiast jeżeli ktoś lubi tą konstrukcję, bo ona rzeczywiście jest bardzo taka mobilna, to jest świetne urządzenie do zabrania gdzieś na wyjazd, do pracowania zdalnie, bardzo lekkie, komfortowe do przenoszenia, tutaj duży plus. Może również dobrać sobie na przykład i 7, 8 GB pamięci RAM, większy dysk, ale również na przykład dodatkową skórzaną taką, powiedzmy, tą klawiaturę, tą bardziej promowaną przez Microsoft. Oczywiście wszystkie ceny macie w opisie. To jak najbardziej polecam. Natomiast jeżeli ktoś chciałby brać tą konstrukcję, ale jednak mimo wszystko troszkę oszczędzić, to polecam Surface Pro 4. Wydaje mi się, że to jest nadal bardzo dobre urządzenie. Te różnice, jeżeli chodzi o, powiedzmy, odpowiednie procesory, nie są jakieś takie duże, a wydaje mi się, że i piątka, która była z aktywnym chłodzeniem w zeszłym roku, no, będzie mimo wszystko nieco lepszym wyborem. Dajcie znać, co myślicie. Ja oczywiście ten sprzęt mogę Wam polecić. Wydaje mi się, że to jest naprawdę solidna konstrukcja z dobrymi parametrami. Natomiast naturalnie po prostu szukałbym albo tańszego odpowiednika w postaci Surface Pro 4, którego możemy dorwać w podobnej cenie z lepszą specyfikacją. A jeżeli nie mamy limitów, to możemy brać po prostu topową wersję. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!